Dzisiaj naszym tematem LinkedIn. Ja mam konto na LinkedInie, korzystam z niego czasami, czasami jak potrzeba. Czy LinkedIn mi jakoś pomógł? Musiałbym się głębiej zastanowić. W każdym razie, jest z nami Paweł, który oprócz tego, że po prostu przy pomocy LinkedIna zebrał pieniądze, tak mogę powiedzieć, i to całkiem konkretne pieniądze, to ma za sobą bardzo różnorodne doświadczenia, ale ja już oddaję głos Pawłowi. Kilka słów o sobie, a później możemy przejść już do części zasadniczej. Dziękuję bardzo. Witajcie wszyscy. W razie jakiś zawiech, to musicie mi wybaczyć, ale to jest tak, jak Marek powiedział, pierwszy raz moje działania online i to jeszcze na żywo. W każdym razie na krótko o mnie. Moje imię już znacie, Paweł Dawidziak, jestem założycielem Stowarzyszenia Ilot Ziemek, które zaczęło się od w zasadzie mojego syna, bo jestem też prywatnie tatą niepełnosprawnego Ziemka, który jest pod opieką hospicjum domowego, skończył już 10 lat, a w zasadzie w tym roku już będzie to nastolatek, bo będzie miał 11. I też dzięki inspiracji mojego syna stworzyliśmy Centrum Pozytywnej Energii, czyli miejsce, które fizycznie funkcjonuje, w zasadzie funkcjonowało, bo w tej chwili to też już przeszło w online, no siłą rzeczy niestety sytuacja jest taka, a nie inna i zmusiła nas do tego, żeby mimo wszystko przejść z działaniami wszystkich tutaj wsparć dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, bo tym akurat się zajmujemy, online. W skrócie Centrum Pozytywnej Energii to jest miejsce, w zasadzie takie pierwsze miejsce w Polsce dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Stworzyliśmy razem to z moją małżonką Ewą. Miejsce, które ma za zadanie wsparcie, ale wsparcie takie emocjonalne, psychologiczne i mentalne. Naszym takim może nie zadaniem, ale no chcielibyśmy bardzo, żeby rodzice troszeczkę inaczej spojrzeli na niepełnosprawność swojego dziecka przez pryzmat tych pozytywnych rzeczy. Mnóstwo jest opinii, mnóstwo jest, nawet jak widzicie gdzieś w telewizji, różne fundacje w momencie, kiedy się gdzieś tam ogłaszają, zbierają 1%, czy jakieś zbiórki dla dzieci, no to wszystko niestety, stety lub niestety opiera się na cierpieniach, czyli moje dziecko cierpi, nie wiem, mam mukowiscydozę, musi mieć... Sposób komunikacji. Dokładnie tak, i sposób komunikacji jest taki, a nie inny, że no mimo wszystko działamy na tych emocjach, no zawsze to są emocje, które biorą górę i albo ktoś po prostu przeleje nam pieniądze, czy przeleje 1%, albo tego nie zrobi, jeżeli do niego nie dotrzemy. Ale naszym zadaniem jako Centrum Pozytywnej Energii jest przełamanie tego schematu i jak sama nazwa wskazuje, no wrzucenie tej pozytywnej energii, czyli pokazywanie, że mimo wszystko posiadanie, bycie rodzicem czy opiekunem dziecka niepełnosprawnego, czy nawet osoby dorosłej niepełnosprawnej wiąże się też z bardzo fajnymi rzeczami. Czego no my jesteśmy akurat przykładem żywym, bo ja z Ziemkiem biegam półmaratony, jeździmy na rowerze, Ziemia jako jedyny w ogóle, ja nawet nie zjeżdżam na nartach, a on zjeżdża na nartach, chodzimy na basen, no spędzamy bardzo dużo czasu na świeżym powietrzu. Pokazujecie jednym słowem, że was słowo niepełnosprawność nie dotyczy. Tak, tak. No my mówimy, że to są wyjątkowe dzieci i rzeczywiście tak jest, no bo wtedy cała rodzina w zasadzie zmienia podejście do tego, co aktualnie się wydarza. Czy to jest złego, czy niezłego. To myślę, że to jest temat, który pewnie będzie rzeka. Można... Tak, temat rzeka. Tak jak LinkedIn. Tak, tak jak LinkedIn. Więc pewnie pojawią się pytania. Czas na pytania też się trochę go znajdzie na końcu. Chociaż rozmawialiśmy wczoraj z Pawłem, że nie ma nic przeciwko, jeśli ja mu będę wtrącał się troszeczkę, zadawał dodatkowe pytania, ale jak coś tutaj wrzucicie, będę patrzył też na czat, to postaram się również zadać te pytania w trakcie. Słuchajcie, LinkedIn albo LinkedIn różnie wymawiają, tak naprawdę powiedziawszy. Sprytne moje działanie, czyli wykorzystanie loga jako fundraising, jak już zauważyliście. O co chodzi w ogóle z tym LinkedInem? Profesjonalny, pełnoprawny serwis społecznościowy. Ja go nazywam takim biznesowym Facebookiem, bo taka jest prawda. W tej chwili jest ponad 750 milionów użytkowników. Wczoraj nawet specjalnie sprawdzałem, jest ich 756 milionów, to jest na całym świecie. Czyli mnóstwo tych użytkowników jest ponad 200 krajów. Czyli możecie zauważyć, że
obojętnie, czy to jest naprawdę jakiś mały rynek, czy ogromny, bo oczywiście większość standardowo to są Stany Zjednoczone, bo tam jest chyba przeszło w tej chwili 180 milionów użytkowników, to jest ze Stanów w ogóle Zjednoczonych. W Polsce mamy trochę ponad 4 miliony, chyba 700 tysięcy, więc jest to, no jeszcze można powiedzieć, że taki niezdobyty teren, jeśli chodzi o te socjale, ale te socjale bardziej biznesowe. I moim zdaniem no jest to idealne miejsce dla fundraisera z racji, że ja jestem handlowcem, takim, no można powiedzieć, trochę z krwi i kości, bo pracowałem przez 16 lat jako przedstawiciel handlowy i moja praca polegała głównie na tym, żeby dotrzeć do osoby decyzyjnej. Podejrzewam, że większość z Was, jeżeli pracujecie w organizacji pozarządowej, jeżeli jesteście osobami, które no są odpowiedzialne za to, żeby pozyskać jakiekolwiek fundusze, czyli jesteście tym fundraiserem, tym lwem po prostu, który walczy o tą każdą, no może nie złotówkę, ale uwagę i żeby w końcu spotkać się i porozmawiać z konkretną i decyzyjną osobą, no wiecie doskonale, że dzwonienie, czy nawet jeżdżenie gdzieś po firmach, tak jak ja to robiłem swego czasu, no jest to ciężka orka, nie jest to wcale łatwe, czasami nie jest to nawet przyjemne, bo no ciężko jest dostać się do takiej osoby. I trzeba być gotowym na to, że 10 razy nie, jeden raz tak. Dokładnie tak. Tak więc to jest, zresztą do tego też wrócę na końcu tej prezentacji, naszego spotkania, że przede wszystkim musicie być sukcesywni i nie poddawać się absolutnie. Tak samo dotyczy się LinkedIna. Wygląda to tak, że macie tutaj możliwość dotarcia oczywiście do większej ilości osób i przede wszystkim do dotarcia do tych osób decyzyjnych. Tutaj macie pokazane, jaki jest w ogóle współczynnik tak zwanych leadów, czyli tych osób potencjalnie zainteresowanych naszymi usługami, czy też ofertą, czy w ogóle ofertą współpracy. Czyli jakbym tak te leady miał w prosty sposób przetłumaczyć, ludzie, którzy później chętniej wydają pieniądze. Dokładnie tak. No, wszystko generalnie dotyczy się naszych działań, obojętnie czy to jest ktoś, kto jest przedstawicielem handlowym w jakiejś dużej korporacji, czy w małej firmie, czy jesteśmy jako fundraiserzy, działamy w organizacji pozarządowej i zbieramy pieniądze na szczytny cel, no to zawsze zaczynamy od tego, żeby zebrać jakieś kontakty, żeby jak najwięcej... Bazę adresową. Dokładnie, bazę adresową, czyli budujemy ten lejek, po prostu wrzucamy ich wszystkich do koszyka. No i ten lejek, czyli te lidy generalnie, no jak to lejek, no on po prostu się zwęża w pewnym momencie i na końcu wypadają te pojedyncze w zasadzie ziarenka. No bo ci pojedynczy darczyńcy. Dokładnie mniejsi tak. Mniejsi bądź więksi. Nie oszukujmy się, ja w momencie, kiedy tworzyłem Centrum Pozytywnej Energii, czyli to miejsce, o którym wcześniej wspominałem, jak policzyłem, ja wysłałem blisko 1100 maili na ten temat. 1100 maili. 1100 maili. Każdy rozumiem indywidualnie, każdy nie mówimy indywidualnie, o masówce. Nie mówimy o masówce, bo to było indywidualne, tak więc to była orka, to była ciężka orka, to było przeszło 4, prawie 5 lat temu. No i nie ukrywam, że to było męczące i upierdliwe, bo w zasadzie na, nie wiem, 100-150 maili jedna osoba mi odpisała, 20 na przykład odpisało, że nie są zainteresowani, albo wręcz czasami się zdarzało, że ktoś odpisywał, że proszę mnie usunąć z listy kontaktowej, albo skąd mam w ogóle maila. No i no, trzeba było znaleźć jakiś sposób, żeby to po prostu obejść. Pomijam fakt, że no, jednym ze sposobów moich jako handlowca było po prostu dzwonienie do danej firmy, jeżeli już widziałem, że jest potencjał, jakaś duża firma, typu nie wiem, no, strzelam Sony, dzwonię do nich i takim akurat moim sposobem, który gdzieś tam już wcześniej usłyszałem, to było zadzwonienie bezpośrednio do działu księgowości. Dlaczego? Bo z działu księgowości panie najczęściej gdzieś tam w przerwie pomiędzy Excelem, wybijaniem różnych cyferek, popijając sobie kawę, odbierają telefony i są po prostu oderwane od rzeczywistości. Wtedy wykorzystywałem tą sytuację i mówiłem, że dzień dobry, bo chciałem tutaj, a pan się dodzwoni do księgowości, a bo widzi pani, a ja chciałem się dodzwonić i tutaj padało najczęściej imię i nazwisko osoby decyzyjnej, do której chciałem się dodzwonić i w 90, naprawdę wierzcie mi, w 90 albo 95% przypadków zdarzało się tak, że byłem automatycznie przełączany z księgowości do tej osoby decyzyjnej. Wow. Zupełnie inna rzecz ma się w momencie, kiedy dzwonimy na numer kontakt,
tak? Czyli Na dzwoniłem sekretariat, na który jest sekretariat, dokładnie tak. przygotowany do tego, że 90% ma być odpadu, Dokładnie, a nie dokładnie w drugą tak. stronę. Oni już nawet automatycznie, jak już usłyszą dzień dobry, tu z takiej i z takiej firmy, no to już jest odnośnie, prezes nie ma czasu, dyrektor marketingu nie ma czasu. No niestety tak wygląda. Słuchajcie, LinkedIn w liczbach. To są liczby, które są autentyczne i one są w zasadzie jeszcze chyba z pierwszego, przepraszam, z trzeciego kwartału ubiegłego roku. To, co wspomniałem wcześniej, czyli ponad 750 milionów użytkowników na całym świecie, blisko 5 milionów jest w Polsce. No mamy w tej chwili, chyba jeśli dobrze pamiętam, dane podawane, 38 milionów mieszkańców, 5 milionów w Polsce, no czyli jeszcze trochę tych użytkowników może dojść, taka jest prawda. Zresztą sam znam przynajmniej trzy firmy, które nas wsparły z Centrum Pozytywnej Energii, a które nie są na LinkedInie. Ani dyrektor zarządzający, ani dyrektor marketingu, ani nawet firma jako taka nie jest w ogóle na LinkedInie i nawet specjalnie jeszcze sprawdzałem, rzeczywiście ich nie ma. Więc ten potencjał jest przeogromny. 57 milionów firm zarejestrowanych, to jest na całym świecie oczywiście dane. W Polsce nie doszukałem się informacji, dlatego że jest to sytuacja bardzo dynamiczna i firmy zarówno bardzo duże, korporacje, firmy telekomunikacyjne się tam rejestrują, jak i w zasadzie jednoosobowa działalność, czyli ktoś, No kto tak. prowadzi sobie jedną firmę, a robi to coś, co trafia w zasadzie do większości klientów, no to też jest tam zarejestrowane. 25 do 40 lat to jest średni wiek użytkownika, czyli w naszym wieku, czyli młodzi ludzie, dynamiczni. Ja już nie liczę. No. Zasmuciłeś okay, się, dobrze. Tak? Średni, średni. No, no, okay. Jak to wygląda w Polsce? Prawda jest taka, że no u nas wygląda to trochę ciężko. Pomijam fakt, że rzeczywiście, tak jak Marek wcześniej wspomniał, udało mi się zebrać sporo rzeczy w momencie, kiedy tworzyliśmy centrum. Stwierdziłem, że zakładam konto na LinkedInie i spróbuję bezpośrednio dotrzeć tam do osób decyzyjnych. I tak się udało. Udało mi się zebrać przeszło 77 tysięcy złotych. To było takich namacalnych po prostu pieniędzy w formie przelewów. Plus jeszcze dodatkowo no, kilka rzeczy, które były na wyposażeniu po prostu centrum, czyli to też gdzieś tam były meble, które też były dość wartościowe. Tak więc na to, że działałem w zasadzie na przestrzeni pół roku, bo to faktycznie tak wyglądało, mieliśmy sytuację dość też dynamiczną, mieliśmy troszeczkę, tak mogę powiedzieć kolokwialnie, nóż na gardle, bo w momencie, kiedy wynajęliśmy lokal, musieliśmy go jak najszybciej wyremontować. Mieliśmy na to pół roku i te pół roku no to był po prostu deadline, że w momencie, kiedy tego nie zrobię, no to może się okazać, że niestety umowa najmu zostaje zerwana, lokal nam przepada i w zasadzie całe moje zaangażowanie również na nic się zda. Tak więc myślę, że ten wynik w przeciągu pół roku, a w zasadzie to było gdzieś pewnie z pięć, może nawet mniej miesięcy działania na LinkedInie, a zebranie takiej kwoty i dotarcie do tych osób decyzyjnych, no nie chwaląc się, myślę, że to jest bardzo dobry czyli to wynik. Rozumiem sam, tak? To, to, sam, to, sam, sam, to, to nie, że absolutnie. masz Nie, osobę, nie, nie, która nie. coś tam za ciebie robiła. Tak? Nie, 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 my jesteśmy, znaczy ja trochę też mam tak, że jak to rodzic dziecka niepełnosprawnego, jak ja tego nie zrobię, to nikt za mnie tego nie zrobi i niestety mam to samo też w życiu troszeczkę takim właśnie zawodowym, czy właśnie pracując jako fundraiser i zbierając fundusze na nasze stowarzyszenie. I tak to wygląda. 6 na 10 użytkowników aktywnie poszukuje i odczytuje treści. Prawda jest taka, że w Polsce wygląda to dokładnie tak samo, bo to są dane światowe. W Polsce jest dokładnie tak samo. Też 6 na 10 poszukuje i odczytuje treści. Co to oznacza? No właśnie. No, no, no. Co oznacza, że też do tego dojdziemy, możecie postować, bo LinkedIn on wygląda bardzo podobnie jak Facebook, podobnie wygląda troszeczkę jak Instagram, ale w takiej formie bardziej rozbudowanej. Możecie też dawać swoje posty, możecie też dawać posty w ogóle sponsorowane, możecie dawać reklamy, możecie za nie zapłacić, żeby był większy zasięg. I w momencie, kiedy robicie post i piszecie tekst, a o tym jest tutaj poniżej, czyli to jest w ogóle treści. Ciekawostka, tak, że dłuższe treści są częściej i chętniej czytane na LinkedInie. Tak jak jest tendencja do tego, że na Facebooku bardziej już się przechodzi w te reelsy, w te rolki tak zwane, tak jak na Instagramie. Na Instagramie to już w ogóle, tak? Na Instagramie to już w ogóle, jak ktoś widzi długi tekst,
sam wiem po sobie, jak już widzę, że nawet ktoś znajomy mi wrzuci, że rozwijam, czytaj dalej, a to nagle jest ze dwie strony A4, odpuszczam albo czytam po łebkach. Czy, bo tak właśnie to mnie zastanowiło i to chciałem zapytać, że aktywnie poszukuję i odczytuję treści, bo tak ja bym powiedział, że chyba to wynika trochę z tego, że to jest pytanie też, czy że Facebook jest taki trochę bardziej do Instagram, taki bardziej dla rozrywki. Zdecydowanie. A na LinkedInie szukasz albo pomocy w jakichś biznesowych sprawach, albo jakiejś inspiracji wokół biznesu, albo jest ci coś zawodowo potrzebne. Tak? Czyli jest taki... A w związku z tym pewnie też zaangażowanie, okej, wchodzę tam, znajdę tam pewnie lepszej jakości treść, która może mi pomóc, więc poświęcę te parę minut na czytanie. Tak mi przychodzi do głowy. Tak jest, bo na LinkedInie w zasadzie są specjaliści, więc w momencie, kiedy nie bójcie się oczywiście tego słowa, bo wy też jesteście specjalistami, wszyscy jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie i ja zawsze się tego trzymam, więc nawet jeżeli macie gdzieś tam obawy, że stwierdzicie, że nie, może jesteśmy za malutcy, żeby gdzieś tam nawet prosić o cokolwiek tych dużych, wielkie firmy czy jakichś dyrektorów zarządzających. Nie, absolutnie nie. Musicie po prostu twardo stąpać po ziemi, musicie być pewni tego, że jesteście specjalistami i na LinkedInie to też musi być widoczne, że wy jesteście specjalistami. Po prostu piszecie, o tym też za chwilę będzie, że no, piszecie konkrety, więc w momencie, kiedy dajecie jakiś post, dajecie jakieś informacje na temat swojej organizacji, czy zbiórki, czy akcji, którą akurat promujecie, nie bójcie się, żeby, nie mówię, że lać wodę, ale to mają być konkrety i nie bójcie się tego, że tego tekstu będzie dużo. Tak jak wspomniałeś, na LinkedInie są osoby, które bardzo dużo czytają, bo one chcą się zainspirować, one szukają specjalistów, one szukają konkretnej wiedzy i to się przekłada właśnie na tą czytalność, na tą otwieralność na LinkedInie, która jest zdecydowanie, nawet dziś widziałem, tego akurat tutaj nie dodałem, było na stronie bodajże amerykańskiej, że 248% więcej jest klikalności i odczytywalności wiadomości na LinkedInie, aniżeli jest to na Facebooku. I rzeczywiście, bo w momencie, kiedy na Facebooku, a też zdarzało mi się szukać gdzieś tam sponsorów, czyli pisałem do firmy, no to najczęściej wskakuje jakiś bot, automatyczna odpowiedź, dziękujemy Pawle za skontaktowanie się, w najbliższym możliwym terminie powiadomimy cię o naszej decyzji. I co? I cisza. A tutaj to troszeczkę jednak inaczej wygląda. To chyba może wynika też z tego, że często te osoby, które są osobami zarządzającymi, tak, menedżerowie czy prezesi, oni po prostu nie oddają konta na LinkedInie nikomu do prowadzenia. Nie, tak jak najczęściej nie. To często słyszę, czasami się zdarza na Facebooku, że nie wiem, piszemy do jakiejś osoby indywidualnej, która jest, nie wiem, szefem jakiejś firmy, a de facto ta osoba tam nie odpowiada, tylko ktoś tam inny jest, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak to wygląda. No i profile firmowe, które są na LinkedInie, czyli już jakiejś konkretnej firmy, tak jak wcześniej wspomniałem, na przykład o Sony, piszecie jakąś wiadomość do Sony, no to tam zawsze jest jakiś pracownik, czy nawet często gęsto to jest w ogóle firma zewnętrzna, która w ogóle nie ma nic wspólnego z Sony, tylko mają podpisaną z nimi umowę i mają prowadzą obsługiwać. Ich, dokładnie tak, mają ich tylko i wyłącznie obsługiwać. O tyle, no tu macie dotarcie już do konkretnej osoby, czyli wpiszecie sobie tylko w wyszukiwarkę Sony, dyrektor zarządzający, dyrektor marketingu. Wyskoczy wam oczywiście tych dyrektorów pewnie z 50, no bo Sony ma tych oddziałów mnóstwo na całym świecie. No ale możecie wtedy próbować już bezpośrednio. A na Facebooku nie znajdziemy takiego powiązania. Na Facebooku absolutnie, mało tego, no większość ludzi, tak jak część pewnie z was, ma poblokowane możliwości zaproszenia do znajomych, do kogoś, od kogoś, przepraszam, w ogóle z zewnątrz waszego kręgu znajomych. Co ciekawe, właśnie to, co tutaj też na końcu napisałem, to przeciętny CEO, czyli ten dyrektor zarządzający danej firmy, ma 930 kontaktów na LinkedInie. I bardzo często to wygląda tak, że te kontakty to są też bardzo często dyrektorzy zarządzający zupełnie innych firm. Niekoniecznie te, które nawet z nimi współpracują, ale te, które mają niewiele wspólnego, ale są jakimiś bliskimi znajomymi. I na LinkedInie też macie możliwość w momencie, kiedy macie już danego dyrektora w swoich, mówiąc kolokwialnie, szponach, tak? Czyli macie w swoim kontakcie, możecie, mówiąc brzydko, wejść na niego, czyli na jego konto,
i macie tam możliwość podejrzenia jego kontaktów, jego znajomych, chyba że ma to zablokowane, bo niektórzy mają konto premium, w momencie tam też jest możliwość zablokowania niektórych rzeczy. Koncie premium to jest pewnie temat rzeka też. To jest temat rzeka, będzie. Dokładnie tak. Tu w międzyczasie pojawiły się pytania, to ja może tylko wrzucę. Czy podeślemy prezentację na maila? Marta, prezentacja będzie dostępna na grupie fundraiserzy Fanimani na Facebooku. Także tam nas znajdziesz. Tą prezentację i będzie też na akademia.fanimani.pl. Reklamy na LinkedIn są bardzo drogie. Macie inne, czy mamy inne doświadczenia? Powiem tak, raz tylko dałem, faktycznie no nie jest to tanie rozwiązanie, po czym stwierdziłem, że mimo wszystko lepiej jest, to oczywiście podane było jako przykład, że można dawać reklamę, bo to jest po prostu taka wartość dodana, jeśli chodzi o LinkedIna. Ja myślę, że on jest na takim etapie, że to się na pewno zmieni. Sytuacja jest o tyle dynamiczna, że podejrzewam, że jeszcze pewnie z rok, dwa, może trzy poczekamy i te możliwości reklamowania na LinkedInie będą wyrównane w zasadzie do tego, co jest w tej chwili. No może bym nawet się skupił na Instagramie, bo Facebook też wcale nie jest tani, jeśli chodzi o reklamowanie, szczególnie dzisiaj po tych wszystkich zmianach. Jeśli chodzi o inne doświadczenia, LinkedIn sam w sobie jest tak potężnym narzędziem i ma taką możliwość dotarcia naprawdę do wielu, wielu osób, że nie trzeba z tego korzystać absolutnie, szczególnie na początku, nawet bym odradzał. Z reklamowania. No. Dokładnie tak, z reklamowania, tylko dawać posty. No jest to też sukcesywność, to jest to, o czym ja wspomniałem, czyli po prostu róbcie swoje, dawajcie jakieś posty, co się u Was dzieje, więcej osób będzie Was zauważało, więcej osób będzie szerowało te informacje, będzie to docierało po prostu wiralowo, nie? Będzie to typowo przekazywane, ten tak zwany tak. marketing szeptany. A jednocześnie dokładnie. Będzie miało też większą wiarygodność niż wiadomo, tak. że reklama, wszystko co jest oznaczone jako reklama zawsze zapala gdzieś tam z tyłu głowy gwiazdkę, dlaczego to jest reklama. Z drugiej strony ja się nie dziwię, że te reklamy są drogie, no bo jeśli oni mają konwersję leadów 3 razy większą niż Facebook, no to ta reklama, można powiedzieć, tak. później per klienta, to trzeba podzielić sobie ten koszt na 3. Tak? Jeśli dobrze pamiętam, to w 2002 roku w ogóle zaczął działać LinkedIn. No w Polsce to jest w zasadzie, można powiedzieć, że od kilku lat tak dynamicznie, ale było też w jednych z informacji na tej amerykańskiej stronie LinkedIna o tym, że przychody jako takie właśnie z reklam, z całego tego procesu, który jest, to jest na dzień dzisiejszy ponad 8 bilionów. Czyli na LinkedInie? Na LinkedInie. Czyli to jest 8 miliardów dolarów. 8 tak. miliardów dolarów, czyli to jest no, ogrom pieniędzy i tylko pokazuje, że no, w zasadzie w bardzo szybkim, myślę, tempie będzie doganiało tych no, największych. No a z drugiej strony LinkedIn też utrzymuje się z tych kont premium, tak? Bo tak. tam 50 euro, tak, jak chyba ostatnio liczyliśmy, to mówię, że 1800 zł za rok, tak? Tak, no bo w okolicach konto 1800 premium na LinkedIn. Tak, tak. No, to jest... A o tym koncie premium jest na to sposób. Jest na to sposób, dokładnie, ale no nie zmienia faktu, że mimo wszystko te 1800 zł, no macie wtedy możliwość skorzystania z wielu ułatwień, jak na przykład dodatkowe szkolenia, ale ja też bym się z tym wstrzymał na jakiś czas z racji tego, że te szkolenia mimo wszystko, jeżeli ktoś nie ma bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, no to może sobie odpuścić, bo jednak te szkolenia na LinkedInie takie czysto biznesowe, czy nawet zarządzania projektami, bo też mają takie szkolenia, no to wszystko jest mimo wszystko w obcym języku. Czyli oni w ramach premium mają też szkolenia, tak? Tak, w ramach premium okay. mamy dostęp do szkoleń. Tego nawet nie tak, wiedziałem szczerze. Tak, jest tego dość sporo. Powiem szczerze, że one są fajnie zrobione, bo to są też prowadzone przez, no wiadomo, specjalistów w swojej dziedzinie, więc to troszeczkę inaczej wygląda jak na tym tak zwanym TEDzie, tak, gdzie w zasadzie są tam 3 czy 4 czy 5, może max 10 minut i w zasadzie jest takie bardzo powierzchowne i lanie wody. Nie, 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 tutaj są konkrety, więc jeżeli chcecie konkrety, na pewno je znajdziecie. No tyle, że minus, no to wiadomo, kasa i no bardzo tak. dobra znajomość angielskiego, no bo nie oszukujmy się, w momencie, kiedy my już szukamy czegoś, a próbowałem też przebrnąć przez 3 książki na temat fundraisingu, które znalazłem tylko w języku angielskim, no to jednak trzeba mieć odpalonego tego translatora, no bo to już są słowa, które raczej no, wykraczają poza normalną znajomość języka. Specjalistyczny. Bardzo specjalistyczny język, dokładnie. Podstawowe funkcje LinkedIna to są zrzuty z tego, co będziecie widzieć w momencie, kiedy założycie sobie konto.
Czyli tak jak macie na Facebooku jakieś tam wiadomości, czaty, grupy i tak dalej, tak na LinkedInie wygląda to w ten sposób, że jest po prostu strona główna, czyli ten kanał tych wiadomości, które są wrzucane. Na początku będziecie widzieć w zasadzie, można powiedzieć, takie troszeczkę śmieci, nie posortowane w żaden sposób, jeżeli nie macie nikogo w swoich kontaktach. Natomiast w momencie budowania tej bazy i kontaktów, i swoich zainteresowań, te wiadomości będą już wam bardziej przefiltrowywane i będziecie dostawać konkrety, jakich no bardziej chcielibyście przeczytać. Sieć, czyli tutaj znajdujecie swoją sieć osób, z którymi jesteście połączonym. Praca, wyszukiwarka aktualnych ogłoszeń o pracę. To jest coś, co tutaj było, a o czym nie wspomniałem, ponad 100 milionów ofert pracy każdego miesiąca i co więcej, 3 osoby zostają zatrudnione każdej minuty na świecie za pośrednictwem LinkedIna. To pokazuje, że nawet jeżeli ktoś z organizacji pozarządowej, kto szuka pracy, to w zasadzie no, nie ma problemu z tym, żeby ją znaleźć. Ja nawet sam od czasu do czasu sobie filtruję i sprawdzam, czy w moim wykształceniu, w moim zawodzie, w moim doświadczeniu jest jakieś ogłoszenie i czasami te ogłoszenia po prostu dostaję bezpośrednio. O tyle to jest ciekawe narzędzie, że wpisując swoje zainteresowania, swoje doświadczenie zawodowe, jest tam możliwość kliknięcia, że jestem otwarty na współpracę. Na współpracę. Dokładnie tak. I wtedy otrzymujecie informacje z różnych, naprawdę z różnych firm, że akurat znalazło się jakiś wolny etat, tak? Jakieś wolne miejsce i możecie spróbować tam złożyć papiery. Więc jeśli chodzi o, bo LinkedIn, no nie oszukujmy się, to jest głównie po to stworzone, żeby nie tyle dzielić się informacjami pomiędzy specjalistami różnych dziedzin bądź tych samych, ale też w poszukiwaniu pracy. Tak jak kiedyś było pracuj, tak.pl, czy na OLX-ie, chyba jeszcze cały czas jest, nawet szczerze mówiąc nie wiem, albo na OLX-ie gdzieś tam ogłoszenia o pracę, tak w tej chwili no, LinkedIn wiedzie już powoli prym, jeśli chodzi o szukanie pracy, no bo tu już mamy konkrety i można w zasadzie od razu nawet się umówić na spotkanie poprzez LinkedIna. Wiadomości, no czyli tak samo oczywiście jak na Facebooku, tam macie możliwość od razu rozpoczęcia rozmów, przeczytania tych wszystkich wiadomości. Możecie też sprawdzić, czy dana osoba przeczytała tą wiadomość, bo to działa dokładnie tak samo jak na facebookowym Messengerze, czyli pojawia wam się ikonka, tak, ta miniaturka, że dokładnie tak, że ktoś to odczytał, że jednak no, nie pozostaje to gdzieś tam bez dotarcia. Powiadomienia, w tym miejscu informacje o notyfikacjach, czyli to są w zasadzie wszystkie powiadomienia na temat waszych wszystkich tutaj znajomych, waszych, dzieje. Dokładnie tak, wszystkich kontaktów, czyli na przykład, że ktoś zmienił pracę, że ktoś awansował i to też jest, przyznam się szczerze, przydatne, bo zdarzało się, że jeden z darczyńców z firmy, która produkuje odzież, okazało się, że ten dyrektor marketingu zmienił pracę. Ja dostałem właśnie to w notyfikacjach i przeszedł do zupełnie innej branży. Skrzętnie to wykorzystałem, przyznam się szczerze, jako handlowiec. Odczekałem trochę, żeby nie było, żeby wychodzę na jakiegoś desperata i po około 2 czy 3 miesiącach napisałem do niego, że dzień dobry panie Tomku i czy tutaj widzę, że rozpoczął pan współpracę z inną firmą i czy moglibyśmy dalej rozmawiać na temat wsparcia naszego centrum. No i się udało, więc to też jest coś, co czyli co wiedza wykorzystywać. Po prostu, tak? Dokładnie tak. Musicie zawsze pamiętać o tym, że podejrzewam, że wiecie w większości, jak już pozyskujecie jakieś osoby, jakichś darczyńców, że ten kontakt, ta relacja, no to jest mimo wszystko to wartość dodana i to jest bardzo ważne, żeby nie strzelać fochami, tak, dobra, to jak nie, to nie, to dziękuję, do widzenia, wyrzucam cię ze znajomych. Nie, no na LinkedInie to w ogóle nie przejdzie, to nie działa, bo jak sami zobaczycie z czasem, połączeń jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo i to ja cały czas się o tym w zasadzie dowiaduję i pewnie też po części wiecie nawet w życiu codziennym, że świat jest mały i czasami zdarza się tak, że rozmawiacie z jakimś dyrektorem, on powie nie, a nagle się okazuje, że on w znajomych ma waszego na przykład znajomego jakiegoś dobrego czy kogoś tam i te powiązania to jest... Sieć, po to prostu jest sieć, sieć. To jest sieć, tak. To jest dokładnie, to jest po prostu. Tutaj sieć. Padło takie pytanie o właśnie ograniczenie liczby wiadomości, kredyty dotyczące zaproszeń do sieci. Mi się zawsze wydawało, że to jest związane z tym, że nie mogę wysłać wiadomości do
kogoś, znaczy jeśli ktoś ma premium, to może sobie zablokować otrzymywanie wiadomości od osób gdzieś tam, które nie są powiązane. Mm-hmm. Czy to jakoś tak działa? Znaczy wygląda to generalnie tak, że jeżeli ktoś nie ma konta premium, no to ktoś mający konto premium bardzo często ma zablokowaną możliwość zaproszenia do znajomych, tak? Czyli do tej sieci kontaktów, mm-hmm. i przez to też ma zablokowaną możliwość wysłania wiadomości. W tym darmowym, jeśli dobrze pamiętam, chyba było tam 10 albo 20 wiadomości. W koncie premium możecie też nawet rejestrując się wziąć sobie na miesiąc i zobaczycie, czy to się w ogóle opłaca, nie? Czy rzeczywiście będziecie z tego dokładnie na tyle korzystać, że to faktycznie się wam przekalkuluje, no wtedy to oczywiście schodzi, więc mając konto premium możecie wejść na jakiegoś użytkownika typu właśnie już wcześniej wspomniany dyrektor zarządzający, czy dyrektor marketingu, czy prezes jakiejś dużej korporacji, który ma konto premium, możecie od razu mu wysłać wiadomość. Bo są dwie możliwości, jeśli chodzi o korzystanie z LinkedIna, albo możecie po prostu zaprosić kogoś do znajomych i czekać na to, aż ta osoba no, odkliknie, że okej, zaprasza cię i jesteście już w kontakcie i wtedy mu napisać wiadomość, bo to jest najrozsądniejsze w teorii. Ryzyko jest takie, podaję na swoim własnym przykładzie, że ja na LinkedIna zaglądam, nie wiem, raz w miesiącu, tak? I można się czasem trochę naczekać na akceptację. No i to jest to, o czym już wspomniałem nie raz i będę wspominał jeszcze kilka razy do końca, czyli cierpliwość. Naprawdę cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Do tego stopnia, że wyobraźcie sobie, że nawet pisząc, i to też była firma, która nas wsparła, tu już nawet mogę od razu, bo to nie jest jakaś wielka tajemnica, oni też widnieją u nas na stronie internetowej Samsung, który nas wsparł bardzo dużą zniżką, jeśli chodzi o klimatyzatory do naszego centrum. Zostawiłem wiadomość do dyrektora marketingu, do pani dyrektora marketingu z Samsunga i wyobraźcie sobie, że odczytała i odpisała tą wiadomość po 8 miesiącach. I najlepsze w tym wszystkim jest to było no, niespełna tam chyba 7,5 miesiąca. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że ona mi po prostu odpisała, więc dostajecie też informację, powiadomienie najczęściej na maila, że ktoś tam wam wysłał wiadomość. I odczytując tę wiadomość, ja po prostu patrzyłem się w ten monitor i mówię, ale o co chodzi? Bo minęło już tyle czasu. Dokładnie tak, nie pamiętałem. No, tak. No tu jest dobrze, że tak jak na Messengerze, czyli można sobie przejrzeć tą historię tej informacji, która wcześniej została przekazana. Pani po prostu przez blisko tam 7 czy ponad 7 miesięcy nie wchodziła w ogóle na LinkedIna. Pominięte zostało gdzieś tam to jej powiadomienie, albo trafiło do spamu. No jak zwał, tak zwał, no nagle zapragnęła wejść dokładnie, sprawdzić, co się dzieje i nagle się okazało, że odczytała wiadomość i odpisała, tak, co jest najważniejsze. Mało tego, odpisała no bardzo profesjonalnie, bo nawet przeprosiła, że przepraszam, że dopiero teraz i czy to w ogóle jest temat aktualny i tak dalej, i tak dalej, więc nie zarażajcie się, absolutnie. A to mnie przypomniało o jednej rzeczy, że ja kiedyś sam przez LinkedIna nawiązałem kontakt z panią dyrektor polskiego Facebooka. Zapraszam. Tak, bo miałem tam sprawę związaną właśnie z Giving Tuesday i do nikogo nie mogłem się dobić do Facebooka, więc szybkie wyszukiwanie, kto jest dyrektorem generalnym polskiego Facebooka. Znalazłem tą osobę na LinkedInie, napisałem wiadomość i myślę, że tu jest jeszcze taka jedna dodatkowa wartość, bo to oczywiście ona się sama tym tematem nie zajęła, ale jeśli taka osoba, która jest szefem firmy, przekazuje informacje dalej, że to coś ma być zrobione, to będzie dopilnowane. No bo dokładnie. Jest po prostu szefem. Dokładnie tak. Czyli sami to widzicie, dodatkowy bonus. Sami widzicie, że ma to sens. Jak najbardziej ma to sens. Jaki powinien być twój profil na LinkedInie? To spisałem takie w zasadzie chyba dla mnie najważniejsze i kluczowe elementy. Czyli przede wszystkim dodanie zdjęcia profilowego. I to jest właściwie trochę tak jak też na Facebooku. Trochę się jego uczepiłem, wiem. Ale w momencie, kiedy nie ma tego zdjęcia, no to w zasadzie nie wiemy z kim, z czym mamy do czynienia. O zdjęciu profilowym można mówić dużo, to już w zasadzie kwestia gustu, kto jakie daje, tak? Ale lepiej nie dawać gdzieś tam stojąc przy płocie z pieskiem czy z żoną, po prostu swoje zdjęcie, tak? On face. Niech to jakoś tam wygląda, może być z uśmiechem, tak jak u mnie, żeby było widać, że niekoniecznie jestem strasznie poważnym człowiekiem, nie gryzę dokładnie tak, że można się do mnie odezwać i nie będę się na nikogo rzucał. Więc to zdjęcie jest bardzo ważne
I nawet rzeczywiście czytając gdzieś tam odnośnie i tego profilu biznesowego Facebooka i LinkedIna, były też takie złote zasady, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, żeby było widać tylko Was, żeby nie było tło, które na przykład bardzo rozprasza, żeby to nie było zdjęcie z dziećmi, tak, z małżonką, że tam buziaczki sobie przesyłacie, nie albo wiadomo, jesteście, nie wiadomo, kto tam jest. Dokładnie tak, albo jesteście na nartach, tak, bo był super wyjazd, a jesteście w goglach, w kasku i właściwie może tam być nawet jakiś obcy człowiek, nie wiadomo skąd, tak, ale że to niby jesteście wy i że się super bawiliście. No nie, to tak niekoniecznie działa, szczególnie jeżeli faktycznie chcecie rozmawiać, chcecie dotrzeć do tych osób decyzyjnych, a w naszym przypadku jako fundraiserów często, gęsto te osoby decyzyjne no to są albo dyrektorzy HR, albo dyrektor marketingu, albo już bezpośrednio osoba, która zarządza firmą, czyli prezes, dyrektor zarządzający, ewentualnie dyrektor finansowy, no bo to najczęściej o te osoby się ten kontakt mimo wszystko ociera i to są te osoby, które są decyzyjne mimo wszystko. No i bo działania, zakładam, że działania na LinkedInie prowadzicie wy jako fundraiser organizacji, czy prezes, czy osoba zajmująca się tym tematem i są to nawiązywanie kontaktów bezpośrednich. To nie piszecie do kogoś jako, nie wiem, organizacja, tylko piszecie wy jako wy, tak? Czyli ten profil jest jednocześnie taką częściową wizytówką organizacji też. Właściwie tak? Nawet nie częściowo, bo to jest w zasadzie wizytówka i to jest to, co jest dalej, jak powinien wyglądać ten profil, czyli nagłówek w formie opisowej, czyli kim jesteście, co robicie, tak? Ja mam akurat informację, no krótko, Stowarzyszenie Ailow Ziemek, Centrum Pozytywnej Energii, natomiast później dopiero mam w informacjach o nas, czyli to streszczenie i to jest troszeczkę tak jak przy tym pierwszym spotkaniu z kimś, tak jak, nie wiem, ten pierwszy, to pierwsze wejście, tak, ta pierwsza reakcja, ona jest ważna, tak samo w przypadku i wiadomości, które wysyłacie bezpośrednio do jakiejś osoby, tak jak i w przypadku opisu o Was, czy o Waszej instytucji, o Waszym stowarzyszeniu, czy o fundacji, no ważne są te pierwsze zdania. No nie oszukujmy się, to jest coś, co w zasadzie no, nie napiszecie na kolanie, warto to przemyśleć, nawet jak Wam, ja zawsze też miałem taką swoją zasadę niepisaną, że w momencie, kiedy gdzieś dzwoniłem, bo bardzo często no, mimo wszystko kończyło się to gdzieś tam telefonem, bo nawet poprzez LinkedIna ktoś mi podawał numer, czy miałem się z kimś umówić, poprzez nie wiem, sekretarkę, czy nawet bezpośrednio do tej osoby zarządzającej, przepraszam, to jeżeli nie miałem jakiegoś konkretnego terminu, żeby do tej osoby zadzwonić, a na przykład czułem, że to nie jest ten dzień, że jestem niewyspany, że nie wiem, no mam beznadziejny humor, coś mnie zdenerwowało, nie wiem, dzisiaj bardzo mocno wieje, tak? Odpuść. Naprawdę odpuść, bo jeżeli macie coś robić na siłę, to przyniesie to zupełnie odwrotny skutek i to będzie tylko i wyłącznie budowało frustrację. I mogę to sam powiedzieć z własnego doświadczenia, że tak wielokrotnie razy było, dopóki się nie nauczyłem faktycznie odpuszczać. Bo jeżeli wykonacie jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty telefon, nie będzie żadnego efektu, no to warto się zastanowić, czy nie zrobić sobie chwilę przerwy. Ja nie mówię, że nie wiem, jeden, dwa dni w ogóle nie wykonujecie telefonu, tak? Bo może być po prostu taka fala tak zwana czarna, że rzeczywiście te 10 osób po prostu nie są zainteresowane albo nie oddzwonią, ale odetchnąć, nie? Nie wiem, zrobić sobie kawę, herbatę, przejść się, świeże powietrze, zobaczyć, czy to jest po prostu ten dzień, nie? Bo no i w tych personalnych kontaktach, tak jak tutaj siedzimy, rozmawiamy, tak jak ja do Was mówię, to tembr głosu mi trochę się łamie, wiem, bo się stresuję, sposób, w jaki mówicie, to już jest odbierane po drugiej stronie słuchawki. No jest, tak. I o ile na LinkedInie coś tam napiszecie albo przekleicie, bo no często, gęsto też sam tak robiłem, że miałem już jakiś wkład informacji na temat zbiórki, zmieniałem tylko początek, środek, czy ewentualnie gdzieś tam koniec, to wszyscy tak przecież działamy, nie oszukujmy się. O tyle no już w głosie mimo wszystko idzie to wyłapać, nie? Więc jak już dzwonicie, a nie czujecie tego,
odpuść, naprawdę daj sobie spokój, zadzwoń w inny dzień, niech to będzie albo o innej godzinie, byle nie po 16, albo przed 16, bo to już nikt nas nie wysłucha. To jest temat rzeka. Uwydatnij swoje umiejętności, zaprezentuj swoje sukcesy zawodowe. Jak wejdziecie, bo ja też nie chcę was tutaj przeprowadzać i pokazywać wam dokładnie, jak LinkedIn wygląda. Ja zakładam, że już po części sobie weszliście, zobaczyliście. Dopiero jak założycie konto, to będziecie mieli możliwości uzupełnienia różnych rzeczy w swoim profilu. I między innymi w tym jest coś takiego jak swoje sukcesy zawodowe. Jest też możliwość uwydatnienia swoich umiejętności. Jest ciekawa opcja na LinkedInie, że w momencie, kiedy budujecie już swoją sieć kontaktów i macie jakieś swoje umiejętności, które dodacie, typu nie wiem, zarządzanie projektem, to możecie nawet poprosić swoich jakichś bliskich znajomych, którzy są na LinkedInie, żeby oni kliknęli, że to potwierdzają. To też jest gdzieś tam odbierane przez inne osoby, że w momencie, kiedy prowadzicie jakąś fundację, stowarzyszenie czy innego NGO-sa, to na przykład zarządzanie projektem, zarządzanie fundacją czy prowadzenie jakichś szkoleń i macie to zalajkowane, czyli że tak powiem potwierdzone przez ileś osób, to tam pojawia się po prostu cyferka, tam 3, 5, 10, 100, 500. I automatycznie jesteście. Ktoś bardziej... cię docenił w danym. Dokładnie obszarze. Tak, jesteście po prostu jeszcze większymi specjalistami, jeszcze bardziej jesteście wiarygodni. I to są właśnie te swoje umiejętności, swoje sukcesy zawodowe, też macie tam możliwość do pisania, czyli tak jak u nas na przykład, że nie wiem, stworzyliśmy Centrum Pozytywnej Energii, co to jest, po co, krótko najczęściej, bo to już są rzeczy, do których raczej oprócz o nas, czyli tego głównego opisu, nikt tam się nie zagłębia. Ważny link, tak, żeby był do strony i niech sobie już ktoś, kto jest zainteresowany, faktycznie tam wejdzie. No buduj własną sieć kontaktów, no to wiadomo, że po prostu zaczynacie działać, gromadzić referencje, czyli to jest też to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli właśnie te umiejętności, jeżeli macie, jeżeli pracowaliście w jakiejś firmie, ktoś może wam też napisać referencje. Nie bójcie się tego, żeby wpisywać, i to też jest informacja z amerykańskich, jak ja to mówię, naukowców z LinkedIna, że większą oglądalność profili na LinkedInie mają osoby, które zaznaczyły przynajmniej dwa poprzednie stanowiska pracy. Bo na LinkedInie macie tam, oprócz tego, że wpiszecie o sobie, kim jesteście, to też możecie wpisywać w historii swojego zatrudnienia poprzedniej firmy. Jeżeli macie przynajmniej dwie, no czasami się zdarza, że ktoś nie po studiach ma jedną firmę i już więcej nie pracował, no to siłą rzeczy będzie to napisane, ale... Ale pewnie z drugiej strony jakiś wolontariat też można dokładnie potraktować jako doświadczenie zawodowe. Dokładnie tak. Może trochę inaczej będzie to odebrane, jak ktoś skacze z kwiatka na kwiatek. Ale na razie chcemy, żeby się częściej wyświetliło. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Zostać członkiem sieci zawodowych, no tutaj już macie też możliwość poszukiwania konkretnych sieci, czyli jeżeli jesteście w zarządzie NGO-sów, możecie poszukać wszystkich grup związanych z NGO-sami, z fundraisingiem, tak, z marketingiem, z biznesem, tak więc wszystkie te rzeczy, które są związane czysto już z pozyskiwaniem nawet funduszy, możecie się zapisać do tych sieci zawodowych i też będziecie w tych notyfikacjach, o których wcześniej wspominałem, dostawać informacje o tym, że coś tam się dzieje. No i właśnie, i teraz to, o czym w zasadzie od samego początku mówimy, czy to narzędzie pomoże mi w pozyskaniu sponsorów i partnerów? No, jak już też wcześniej powiedziałem, w moim przypadku się to sprawdziło, myślę, że w waszym przypadku, jeżeli jeszcze z tego nie korzystacie albo korzystacie, ale bardzo mało, a jak przysiądziecie i zaczniecie faktycznie z tego LinkedIna działać, nie ma opcji, żeby coś się nie udało, to... Zresztą jeżeli będziecie nawet mieli taką myśl, że nie ma możliwości, żeby się nic tutaj nie zadziało, to tak będzie. Ale słuchaj, jedno pytanie. Czy ty masz na LinkedInie profil Centrum Pozytywnej Energii, czy tylko indywidualny? Ja mam indywidualny. Ja mam indywidualny, dlatego że no, centrum jako takie już w zasadzie nie funkcjonuje, bo przyszliśmy tylko i wyłącznie w tą formę online. Ale od początku też jak gdyby nie miałeś. Czyli nie. Tak na dobrą sprawę wystarczy konto osobiste. Tak. Dla was jako osoby, która ma pozyskać fundusze dla organizacji, po to, żeby moim zdaniem tak, działać. Tym bardziej, że no w opisie jest strona internetowa, można wejść na tą stronę internetową i po prostu zobaczyć, czym się zajmujemy. Ja wyszedłem z założenia, że nie będę ciągle powielać tego samego. No tak, tak. Potem tak, miałbyś problem, dokładnie, się wrócić. Dokładnie, jest nie? Facebook, jest Instagram, za chwilę jeszcze na LinkedInie, a potem bym napisał tu, a potem zapomniał, że na LinkedInie jeszcze czegoś nie dałem. Nie, wolałem to pominąć, więc tutaj czysto tylko personalnie, że się tak wyrażę, ja jako po prostu prezes stowarzyszenia i tyle.
Śledzenie na bieżąco rynku oraz sytuacji finansowej firm i potencjalnych sponsorów. To właściwie cały czas Wam się wyświetla w momencie, kiedy macie polubioną daną firmę. W momencie, kiedy próbujecie się nawet z nimi skontaktować, możecie zaznaczyć obserwuj i wtedy sytuacje finansowe, bo na LinkedInie bardzo często też podają te informacje finansowe na temat tego, czy dana firma faktycznie jest w dobrej kondycji finansowej, czy robią jakieś zwłaszcza zmiany. Zwłaszcza chyba tam spółki giełdowe, tak? No, muszą nawet nie tylko spółki giełdowe, ale też nawet mniejsze firmy i bardzo często też oni się chwalą tym, że współpracują z jakimiś NGO-sami, że wchodzą w jakieś projekty i to też gdzieś tam jest dla was podpisaliśmy inspiracja. Umowę, tak? Czyli dokładnie. Poszukujemy pracowników, czyli to też jest sygnał, tak, że firma się rozwija, tak? Dokładnie. Czyli będzie miała budżet. Tak. Zdecydowanie, zdecydowanie, ale to też nie oznacza, że uderzacie do dużej firmy, bo macie ambicje, że uderzycie, uczepię się tego wcześniejszego wspomnianego Sony, że to jest ogromna firma i oni coś dadzą. Bardzo często jest tak, że ci bardzo duzi w ogóle nie dadzą, bo no, z reguły po prostu nie dają albo mają już jakieś swoje wytyczne, jeśli chodzi o wspieranie jakichkolwiek organizacji. Tak więc ja też kilkakrotnie się na tym sparzyłem i kilkakrotnie bardzo pozytywnie zaskoczyłem, że pisząc do firmy, tu nawet spod Poznania, bardzo małej, przynajmniej tak mi się wydawało, że bardzo małej, no to nagle się okazało, że oni dali najwięcej, więcej niż korporacja, u której byłem, siedziałem, byłem na trzech spotkaniach, maglowałem dyrektorów, prezesów i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie dali mi 5 tysięcy, tak, a firma, która w zasadzie można by powiedzieć taka troszkę jak z garażu, daje 20 tysięcy złotych, nie? Więc to absolutnie nie jest współmierne i to też no, trzeba troszeczkę wyciągnąć. To też nawet później widać w tych relacjach, tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o tych. Wracamy do relacji, dokładnie. Tak. Znowu te relacje, dokładnie. No, oczekiwanie osób odpowiedzialnych za CSR, za HR, za marketing i to nie tylko po lokalizacji, ale też po stanowisku. I prawda jest taka, że w momencie, kiedy wejdziecie na LinkedIna, macie tam opcję oczywiście lubkę, bardzo zachęcam szczególnie na początku do wpisywania, nie musicie wpisywać imienia i nazwiska, możecie wpisać daną firmę, po wejściu na firmę macie tam wszystkich pracowników, przynajmniej tych, którzy są zalogowani, którzy korzystają z LinkedIna, ale możecie też wpisać po konkretnym stanowisku, czyli na przykład wpisujecie po prostu niech będzie ten Sony. Sony, dyrektor marketingu. I wyświetli Wam się każdy jeden dyrektor marketingu w zasadzie z całego świata, no bo tego tutaj już nie jesteśmy w stanie od razu przefiltrować, ale jest później opcja w momencie, kiedy się wyświetlą wszystkie te osoby, jest tam opcja filtruj i wtedy możecie sobie wybrać kraj bądź też język, z którego Was ta dana osoba. Ale domyślnie akurat LinkedIn o tyle podpowiada, że w momencie, kiedy wpiszecie dane stanowisko i firmę albo samo stanowisko, to często, gęsto w 99% przypadków, przepraszam, pierwsze te nazwiska, które się wyświetlą, to są nasi obywatele no, polscy, tak więc to jest duże na pewno czyli ułatwienie. Czyli automatycznie wiedzą, że skoro szukasz z Polski, to prawdopodobnie... Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Czyli to jest właśnie tak mniej więcej wygląda, ten filtr można po aktualnych firmach, po poprzednich firmach, po branżach, czyli no tutaj już jest taka bardzo szczegółowa wyszukiwarka, bo możecie nawet daną osobę, jeżeli ktoś był jakiś dyrektor, dajmy na to, jakiejś dużej firmy, z którą się kontaktowaliście i bezpośrednio z nim rozmawialiście, mieliście z nim fajne flow, chcielibyście z nim wrócić do jakiejś współpracy, ale nie wiecie, gdzie on teraz pracuje, to możecie też wpisać poprzednią firmę. Jeżeli rzeczywiście on gdzieś działa na LinkedInie i ma informację o tym, że wcześniej pracował w tej firmie, to na pewno Wam się ta osoba wyświetli. To też jest taka no, wartość dodana takiej wyszukiwarki, czego na pewno ani na Facebooku, ani w Google tego nie znajdziecie, bo to jest raczej mało prawdopodobne. Własne publikacje i własne artykuły. Pisałem kilkakrotnie, aczkolwiek ja bardziej jestem za tym, żeby po prostu pisać już bezpośrednio wiadomości. Jeżeli macie jakieś no, ciekawe rzeczy do podzielenia się, przekazania, że no, tak jak wspomniałem wcześniej, pokazania się, że jesteście specjalistami ze swojej branży, specjalistami z swojej organizacji, bądź też nawet informacja o tym, że jest jakaś zbiórka, to warto to napisać bezpośrednio na tym wallu, czyli tak jak jest na Facebooku, dodajecie po prostu posta i on jest później albo lajkowany, albo jest nawet udostępniony dalej.
bardzo często też są po prostu komentarze bezpośrednio od osób. Czasami zdarza się, że ktoś da komentarz, super fajna inicjatywa, chętnie byśmy w to weszli, no to już macie w zasadzie tego człowieka, który to skomentował, no i kujecie żelazo, póki gorące, czyli idziecie dalej z tematem, więc też was do tego zachęcam, żeby z tego korzystać. Ale czy dobrze rozumiem, że można w zasadzie mieć konto na LinkedInie, nic nie publikować, a korzystać tylko można z tego trochę jak z bardziej zaawansowany messenger z tak, możliwością dotarcia tak, do konkretnych osób. To jest w zasadzie taki no lepsza opcja tych mailingów, tego messengera, no bo tutaj macie tą konkretną osobę, tą osobę decyzyjną i no przy założeniu, że rzeczywiście ona nie wchodzi, czy tak jak ty wcześniej, tak, czy ktoś tam, tak jak ta pani Samsunga, że raz na nie wiem, pół roku czy na 7 miesięcy sobie wejdzie, bo jej się przypomni, że takie jest medium jak LinkedIn, no to jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu zostaniecie zauważeni i traficie do tej osoby i zajmie się tym tematem albo przekaże go po prostu dalej. Możliwość napisania krótkiej wiadomości do osoby, którą zapraszamy do kontaktów, to jest to, co wcześniej też wspomniałem, czyli w momencie, kiedy jest to konto premium, no to można to oczywiście zrobić, ale jeżeli ktoś ma to zablokowane, no to dopiero jak zaprosicie tą osobę do kontaktów i ona zaakceptuje, to możecie ją wysłać jej po prostu wiadomość, nie? Że jesteście z takiej organizacji i w zasadzie po co chcielibyście się z nią skontaktować. Teoria sześciu kroków, sześciu kontaktów i to jest coś, co różne osoby o tym wspominają na różny sposób, bo jest teoria sześciu kroków, niektórzy mówią o teorii pięciu, a nawet o czterech krokach. Nie wiem, czy to jest na tyle duże, żebyście mogli to przeczytać, ale może no, na szybko wam po prostu przeczytam, że to był eksperyment Stanleya Milgrama, który namówił 300 mieszkańców dwóch sąsiednich stanów położonych w środkowej części USA, żeby przekazali przesyłkę pewnemu brokerowi w stanie oddalonym o 2308 km. I musiał być spełniony warunek, że uczestnicy badania mogli prosić o pomoc tylko i wyłącznie swoich znajomych. Podczas eksperymentu okazało się, że aby list dotarł do adresata, wystarczyło przekazać go równo 6 razy. No i stąd właśnie wyszła teoria, że dzieli nas w zasadzie 6 poziomów znajomych, żeby dotrzeć do jakiejś osoby na kuli ziemskiej, nawet po drugiej stronie kuli ziemskiej. Czyli jeżeli ostatnio nawet czytałem o 5 krokach, że jeżeli chcemy się skontaktować z Billem Gatesem, to wystarczy 5 kontaktów, żeby dotrzeć do Billa Gatesa. Nie wiem, nie sprawdzałem, możecie sprawdzić, czy rzeczywiście tak jak działa. Czyli tak jak tam na LinkedInie w sumie widać, tak, że wyszukujesz jakąś osobę i widzisz, że ona jest tam chyba pierwsza albo drugi, tak? To czy dobrze rozumiem, że to w ten sposób możemy policzyć, tak? Czyli maksymalnie gdzieś tam Można tak, znaczy nawet nie tyle o to chodzi, co 6 osób w momencie, kiedy chcecie się z kimś skontaktować, to nie wiem, piszecie do jakiegoś znajomego, znajomy mówi, a słuchaj, wiesz co, mam takiego gościa, on chyba współpracował z taką firmą i on przekazuje dalej, więc to jest ten w zasadzie ten taki łańcuszek, dokładnie tak, no. Tego podawania dalej, czyli tych 6 kroków, 6 poziomów i docieracie wtedy do tej osoby decyzyjnej. Czasami może się okazać, że to będą 2 kroki, jest. To generalnie strasznie blisko, nie? No jest to bardzo blisko, no taka jest prawda, dokładnie. No tak jak my teraz jesteśmy blisko, tak? To osoby są ze Stargardu Szczecińskiego, z Wrocławia. Ale tam bardzo fajną rzecz widzę, bo tam kątem okiem zerkam na czat i ja widzę, że się tam dużo dzieje i sobie wzajemnie pomagacie. Ja za chwilę na końcu przyjrzymy ten czat i będziemy też odpowiadać. To, co też wcześniej wspomniałem, czyli ta spora ilość szkoleń, tak jak tutaj widzicie Google Analytics, Google Ads, z Office'a, z Microsoftu, z marketingu, leadership management, czyli to są też tematy, które są bliskie nam jako osobom zarządzającym NGO-sami, no ale tak jak wspomniałem, no jeśli chodzi o polski język, dawno szczerze mówiąc tam nie wchodziłem, przyznaję się bez bicia i podejrzewam, że chyba niewiele się zmieniło. Ale mimo wszystko zdecydowana większość jest w języku angielskim. Tak więc jeżeli ktoś się nie boi, a zna biegle, to jak najbardziej polecam, bo rzeczywiście jest to bardzo ciekawa opcja. I to, co też tutaj wcześniej wspomnieliśmy, możemy stworzyć stronę swojej marki, swojej firmy, bądź też po prostu organizacji. Czyli tutaj, tak jak macie już swoje konto, czyli jestem ja, jako osoba indywidualna, jako ten prezes czy osoba zarządzająca NGO-sem, możecie też stworzyć osobną stronę swojej instytucji. A to mam pytanie do tego, czy twoim zdaniem, jeśli
nie będziemy mieć osoby, która tam faktycznie coś robi wokół tego. Czy jest sens w ogóle stworzyć taki profil po to, żeby, nie wiem, istniał jako, nie wiem, organizacja, na przykład Funny Money. Funny Money chyba ma profil na LinkedInie, tak mi się wydaje. Jeżeli tam... Tutaj też badania już, patrząc na to, co się zadziało w perspektywie ostatnich 5-6 lat na LinkedInie, jeżeli raz na tydzień się czegoś nie daje, no to raczej moim zdaniem mija się z celem. Umiera, dokładnie tak. No to już ludzie przestają obserwować, tam już niewiele się dzieje, raz na tydzień jak dajesz, to też gdzieś to tam ucieknie, nie zauważam tego w czeluściach całego internetu. Tak? Zwłaszcza tacy, którzy zaglądają raz na miesiąc. Dokładnie, albo raz na pół roku. Tak jest. I to, co też już wielokrotnie tutaj wspominaliśmy, czyli no, popularność na polskim rynku nie jest jakaś zatrważająca, więc uczy to na pewno tej ogromnej cierpliwości, czyli tego no, oczekiwania, nie piszcie, nie wiem, jeżeli komuś już zostawicie wiadomość, a zobaczycie, to też jest taka moja uwaga, jeżeli zobaczycie, że ktoś to przeczytał, czyli pojawi się ta miniaturka, że ten nasz decydent, tak, przeczytał tą wiadomość, broń Boże, nie piszcie jeszcze raz do niego, czyli a widziałem, że pan odczytał. Nie, to w ogóle od strony takiej nawet biznesowej, jako handlowiec mogę powiedzieć, że to jest w ogóle strzał w kolano, podcięcie sobie nóg. Jeżeli nie odpiszę, to znaczy, że po prostu do niego nie dotarliście, nie ma co. Nawet jeżeli chyba, to będzie... A gdybyśmy mieli jakąś nową informację do przekazania? Jeżeli byłaby jakaś mega nowa informacja, nie wiem, którą faktycznie moglibyście gdzieś go zaciekawić, no to może, aczkolwiek no, mnie się nie zdarzyło, żebym komuś jeszcze raz napisał, jeżeli już napisałem mu o tyle konkretną informację i że proszę o jakiś tam kontakt, jakikolwiek by on nie był, no to show must go on, no idziemy po prostu dalej. Tak, idziemy dalej, tak, dokładnie. Czy zaprosić do kontaktów można prawie każdego, no bo taka jest prawda, że możecie tam siedzieć, klikać i w ciągu dnia możecie dodać tam 1 500 000 osób, ale właśnie pytanie, czy to ma sens? No moim zdaniem nie ma to sensu, bo wrzucanie znajomych, nie wiem, jeżeli już nie dotarliście do jakiegoś konkretnego dyrektora, to może zaprosimy jego znajomego, który gdzieś tam może kiedyś z nim był na piwie albo był na jakimś sympozjum wspólnie. No niekoniecznie to tak zadziała, bo no to jest trochę takie stąpanie po cienkim, kruchym lodzie i może się okazać, że na przykład oni się nienawidzą tak prywatnie albo w ogóle nie mają nic wspólnego, albo jakiś deal nie wyszedł i w ogóle nie chcą słyszeć w ogóle o jego imieniu i nazwisku, ani tym bardziej o firmie. Tak więc konkrety. No wiadomo, że te początki bywają trudne, jak i wszędzie, więc póki co to będzie na pewno ten początek, to takie rzeźbienie trochę w błocie i szukanie tych osób decyzyjnych, więc na pewno to nie będzie tak, że nagle zaprosicie 30 osób i w ciągu godziny będziecie mieli 30 osób znajomych, tak, czyli w tym kontakcie, ale ta cierpliwość, to zaangażowanie, to przemyślenie tych wiadomości na pewno wam w tym pomoże. I to, co też już mówiliśmy w zasadzie, ja to nazywam złote zasady z podręcznika dla akwizytorów, jak to było w pewnym polskim filmie. Tak. Czyli pierwsze dwa zdania są istotne, jak pierwsze wrażenie podczas spotkania biznesowego i tego się trzymajmy. To jest dokładnie tak samo, jak wysyłacie maila. Nie hej, siemano, cześć, co tam, cześć, Machku, tak, na przykład. Personalnie niekoniecznie musicie pisać, bo i tak macie tą osobę już w kontaktach. Ja zazwyczaj piszę mimo wszystko po imieniu, czyli dzień dobry panie Marku. Nie cześć. Ja też tak mam. Nie cześć, nie hej. To nawet gdzieś kiedyś ktoś wspominał, że od tej strony biznesowej hej, czy tam cześć, czy witam nawet, o nawet witam. Ja witam, mam uczulenia na witam. Tak, to jest w ogóle faux pas. Dzień dobry. Dzień dobry, czy tam dobry wieczór, w zależności od pory, nawet jak piszecie, czasami nawet otrzymuję wiadomości gdzieś tam późnym wieczorem, to rzeczywiście ktoś się dostosowuje do pory. Nie mając gwarancji, że przeczytasz wieczorem. No dokładnie, no, ale ciekawe. Mimo wszystko jest informacja, że wiadomość została wysłana, nie wiem, o 20 czy o 18 godzinie. Ale te pierwsze dwa zdania, czyli ta informacja, to trochę jest tak, jak na szkoleniach fundraisingowych, jeżeli mieliście okazję, czyli ta metoda tak zwanej windy, tak, czy jak to tam się fachowo nazywało, czyli macie te tak zwane 2 minuty,
gdzie znajdujecie się z tą osobą, z którą chcecie porozmawiać, i to są te wasze 2 minuty, że albo macie tą osobę, albo nie. Tak samo jest z tymi dwoma pierwszymi zdaniami. Przy dzisiejszych windach to jest tak 30 sekund. No, fakt. Nie poddawaj się, tak? No to, to jest coś, co myślę, że większość z was jako fundraiserów jesteście do tego już pewnie przyzwyczajeni, ale no trwać. Nie poddawać się, jak to mówią, wyrzucą was drzwiami, wejście oknem, ale sukcesywność. Sukcesywność, sukcesywność. Ja jeżdżąc do prezesów firm w momencie, kiedy szukałem sponsorów na Centrum Pozytywnej Energii, wchodziłem nastawiony tak, że siedząc jeszcze w samochodzie, wychodząc, ubrany w garnitur, wychodzę i mówię tak, wchodzę, rozmawiam z nim i nie ma opcji, żebym wyszedł z pustymi rękoma, choćby ze smyczką, z długopisem, z kubkiem, ale nie wyjdę z pustymi rękoma. I tak trochę wewnętrznie się uspokajałem, ale wiedziałem, że no jeżeli już przeszedłem tak długą drogę, czyli już mam umówione to spotkanie, nic złego nie może się wydarzyć. Nie wiem, co byście musieli zrobić. Wylać na niego kawę, chociaż chyba nawet nie to. No i ta chyba najważniejsza też rzecz w każdym kanale komunikacji, no to jest ten storytelling, i tu można już, to jest osobny w ogóle temat rzeka, czyli wasz sposób na opowiadanie swojej historii, historii swojej organizacji, was samych. Ja zawsze inspirowałem tym, że tworzę coś dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, sam będąc rodzicem dziecka niepełnosprawnego, więc na pewno mi to troszeczkę ułatwiało, bo dokładnie wiedziałem, czego ja oczekuję od takiego miejsca, czego inni rodzice, bo też prowadziliśmy takie badania wśród innych rodziców dzieci niepełnosprawnych, czego oczekują od takiego miejsca jak nasze. I to też na pewno gdzieś przykuwało ich uwagę. Tak więc to jest coś, o czym ja zawsze bardzo dużo rzeczy czytałem o storytellingu, o różnych jakichś tam mykach, sposobach. Ja bardzo zachęcam do tego. Ja tylko powiem w skrócie i bez szczegółów, że to co historia, którą mi wczoraj opowiadałeś, tak, że pojechałeś na spotkanie, gdzie okazało się, że macie 15 minut, z czego 12 spędziliście tak. Na historii, a 3 na, że tak powiem, tak. Może nie dobiciu targu, ale na konkretach, czyli te ostatnie 3 minuty było o tym, co w ogóle chcesz. I dlaczego, nie? Dokładnie. A 95% to była historia, która jakoś tam po prostu połączyła. Tak, czyli jak to mówią, o pogodzie i o modzie, bo czasami tak się zdarza. I to też jest taka dla mnie uwaga, o której nawet wczoraj właśnie rozmawialiśmy. Nie bójcie się w momencie, kiedy to już trochę odbiegnę w ogóle od LinkedIna, jak już będziecie na takim spotkaniu z kimś nawet z ogromnej korporacji i jest to osoba bardzo, bardzo decyzyjna. Nie bać się tej osoby, absolutnie. To jest człowiek. Wy rozmawiacie z człowiekiem, nie rozmawiacie z Bogiem, nie rozmawiacie z kimś, kto was wyrzuci za drzwi, zrobi wam czarny PR i nie wiadomo jak tam nabruździ. Absolutnie nie. Nie bać się. Nie mówię, że macie przeklinać, kłaść nóg na stół, tak? Ale no być sobą. Nie? Być sobą, mówić normalnie, otwarcie, tak jak czujecie, i to zawsze jest odbierane, a uwierzcie mi, że prezesi firm, osoby zarządzające ogromnymi zespołami. Dla nich to też jest taka wartość dodana danego dnia, że mają pół godziny czy godzinę na takie spotkanie i sobie pogadają nawet o pierdołach, że się tak grażę, albo pogadają sobie na luzie, niż ktoś, kto przyjdzie z laptopem i będzie wyświetlał jakąś prezentację, pokazywał tabele excelowskie. Oni tym, za przeproszeniem, wymiotują dosłownie. No i to pozostawiam wam. Czy warto, czy nie warto? Moim zdaniem jak najbardziej warto. Tak więc działajcie. Jeżeli już działacie, to może po prostu rozpocznijcie faktycznie wysyłanie wiadomości. No i co? Życzę wam skuteczności. Nawet nie powodzenia. Powodzenia nie muszę wam życzyć, bo na pewno przez to przebrniecie, bo to nie jest nic trudnego. Ale życzę wam po prostu dużej skuteczności, czyli tej, jak to mówią czasami handlowcy albo prezesi, konwersji. Tak? Tak. To, czy masz tam jeszcze jakiś slajd? Nie, 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 nie. To okay. Jest koniec. Tak więc bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. No kurczę, kawał historii, mimo tego, że wczoraj się spotkaliśmy, rozmawialiśmy, to jeszcze pomiędzy. Podejrzewam, że jeszcze jakbyśmy mieli więcej czasu, to pewnie by coś jeszcze było. Tam już parę razy się zagalopowaliśmy, to ja teraz może zakończę udostępnianie ekranu, przeglądam czat, bo tam widzę, że się bardzo dużo rzeczy działo, więc mam nadzieję, wracam. Że nie ma ochrzanu. Kochani. Myślę, że sobie z nim poradzimy, nie? Ograniczona liczba znaków, jak wysyłasz wiadomość? Tak. Ja myślę, że to jest bardzo dobra rzecz. Mhm. Bo to, tak jak mówiłeś o tych dwóch zdaniach, tak?
Dokładnie. Że masz ograniczenie, jak masz ograniczenie, żeby w dwa zdania albo w 30 sekund przekazać clue, to najważniejsze, no to jest to wymagające, ale z drugiej strony i esencja. Tak, będzie. Ale to uczy też nas jako fundraiserów do tego, żeby przejść automatycznie do konkretów. Może troszeczkę nie lać wody i sprecyzować od razu, nie? Bo to można naprawdę, czasami historia, która jest opowiadana w sposób jakiś taki lakoniczny przez trzy strony, można to nawet ubrać w kilku zdaniach. No. A trzeba pamiętać, że pomimo, że po drugiej stronie macie człowieka, no to jest to osoba, która przeszła jakąś swoją historię, zarządza jakimś tam dużym, większym bądź mniejszym zespołem, ale ona czasami nie ma czasu i po to też jest ten konkret potrzebny, nie? Mm-hmm. Na tak zwane pierdoły, historie i takie duże opowiadanie macie tą możliwość i te 1900 nawet więcej znaków, na, żeby napisać posta, ale w tej informacji, jak mówisz, no, konkret, po prostu konkret. Anna zapytała, ile czasu dziennie spędzasz na LinkedIn, żeby osiągnąć rezultaty, czy spędzałeś, o których mówisz i rozumieć, jak to wszystko działa? No w tej chwili w związku z tym, że też mam pracę swoją zawodową, to nie spędzam aż tak dużo czasu, aczkolwiek już sobie powiedziałem, że w przyszłym miesiącu w związku ze swoją pracą zawodową no, podejmę kolejną próbę, bo już sieć jakichś tam kontaktów mam. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba blisko 800 osób, więc jest na czym rzeźbić, że się tak wyrażę. Ale wcześniej, w momencie, kiedy już szukałem i przede wszystkim te 5 intensywnych miesięcy, dzięki którym no, zebrałem tą kwotę, o której wspominałem i te rzeczy, które mieliśmy potrzebne do centrum, no to były dobre, myślę, że 2-3 godziny dziennie. Dużo, niedużo, no niektórzy na Facebooku pod nawet 7 i 8 godzin, moja żona na Instagramie głównie działa i ona spędza czasami tam 6 i 7 godzin dziennie. Ale te 2-3 godziny no musicie tak mniej więcej średnio liczyć. To prawdę powiedziawszy, to już oczywiście od was zależy. Ja akurat miałem tak, że to było tak max 3 godziny. Odpisanie, poszukanie jakiejś konkretnej osoby, wysłanie wiadomości, potem wyłączałem i miałem też taką swoją niepisaną zasadę, że po prostu wyłączałem, nie na zasadzie, że czekam i tak z paluszkami, tak, wystukiwałem, odczyta, a odświeżę, a może w telefonie, odczytał, nie odczytał, nie, wyłączam, idę sobie na spacer, na kawkę, przebiec się. Zajmujesz się czymśkolwiek innym. Dokładnie, a potem nagle miła niespodzianka, ktoś nam odpisuje. Pytanie od Marty, jak to jest z linkami w postach na LinkedInie, czy skracają zasięgi, czy warto przerzucać linki do komentarzy? Jak post jest udostępniony, to komentarz znika, więc może jednak lepiej, żeby link pojawił się w treści. I tak, i nie, aczkolwiek z tego, co też ja wyczytałem i próbowałem nawet robić to po swojemu, jeden link gdzieś tam nawet w tej historii, w tym poście, który piszecie, to w zupełności wystarczy. Mało tego, to jest coś, co było tutaj w prezentacji wcześniej, informacja o tym, że 20 razy częściej są odtwarzane media, aniżeli w innych socialach, czyli na Instagramie czy na Facebooku, filmy, gdzie tak? Jest to dokładnie scrollowane, albo po prostu ktoś odpali, włączy play i od razu to wyłącza albo przerzuca się do następnego. O tyle tutaj w momencie, kiedy macie link do jakiegoś wywiadu z wami, jakiejś historii, czegoś, co opowiecie, jakiś filmik tak zwany marketingowy, sprzedażowy typowo, to na pewno jest większe prawdopodobieństwo, że to zostanie odtworzone. No, ale pewnie linki, ja zawsze jestem za tym, żeby tych linków za dużo nie dawać. Nawet teraz pracując też stricte online, ograniczamy ilość linków naprawdę zdecydowanie, bo tego jest za dużo. Takie jest moje zdanie. Jeden link to w zupełności wystarczy. Czasami nawet jestem za tym, żeby go w ogóle nie dawać. Jeżeli już ktoś ma was w znajomych, to znaczy, że odczyta waszą wiadomość i równie dobrze może wejść na stronę dokładnie tak i znaleźć. Nie? No. Ktoś powie, że no może niekoniecznie, bo ludzie są leniwi i wolą od razu przejść. No nie zawsze to tak działa mimo wszystko, bo te linki, tym bardziej, że teraz co chwilę słyszymy, że są jakieś ataki spamerskie i gdzieś tam kradną jakieś informacje, to każdy gdzieś tam się boi kliknąć. Tak. No a druga sprawa, pewnie jak każda sieć społecznościowa, no nie lubią, żeby osoby wychodziły od nich, tak? Nawet jeśli na telefonie uruchamia ci się to w web view, czyli de facto troszeczkę w aplikacji, to tak. No nie jest to w ich interesie, aby ktoś wyszedł ze strony. No, zgadza się.
Więc nawet jeśli teraz nie przycinają tych zasięgów, to podejrzewam, że może się to szybko zmienić. A jak ten algorytm działa, to pewnie... Chociaż słyszałem, że algorytm Facebooka jest gdzieś opublikowany. Jest opublikowany, nawet Instagrama też jest gdzieś tam opublikowany i podobno niektórzy skrzętnie wykorzystują. Trzeba przeanalizować. Ile trzeba być na LinkedIn, to już mówiliśmy. Czy mamy konto osobiste organizacji, też o tym mówiliśmy, że w zasadzie osobiste jest najważniejsze dla Was jako fundraisera, a konto organizacji pewnie w zależności od tego, ile macie czasu. Iza napisała, że zaprasza do kontaktów. Ja myślę, że to jest w ogóle fajny pomysł. Ja może po spotkaniu po prostu u nas na grupie fundraiserzy Fani Mani wrzucę takiego posta i z prezentacją, ale też może w komentarzach po prostu dorzućcie tam siebie, odezwijcie się, jeśli chcecie na przykład, żeby ktoś was wsparł kontaktem na LinkedInie, czy do, nie wiem, dołączył do kontaktów, to myślę, że tutaj możemy zbudować jakąś taką kolejną sieć powiązań, nigdy nie wiadomo, kto czego będzie potrzebował. Marta odpowiedziała na inne pytania, fajnie. Jest naszym moderatorem. Moderatorem, tak. Grupy na LinkedInie. Czy jest coś takiego jak grupy na LinkedInie? Są grupy, ja, no, jak najbardziej. Ja w ogóle nawet nie wiem. Są. Byłem na grupach takich marketingowych, w fundraisingu chyba nie byłem, bo miałem polubione tylko firmy czy organizacje, które organizują takie szkolenia i były jakieś tam najważniejsze informacje, to tak. Czy to się zmieniło na plus? Jakie są Wasze doświadczenia bez żadnych aktywności? Szczerze mówiąc, mam to polubione i rzeczywiście tych aktywności jest bardzo mało na tych grupach, bo też jest bardzo mało chętnych. Każdy gdzieś tam dzieli się sam tymi informacjami i wrzuca je właśnie na tego walla, na tą swoją tablicę i każdy to widzi, natomiast na grupach już niechętnie. Nie? Mhm. Tu rzeczywiście jest trochę bardziej Facebook pod tym względem rozwinięty, że jest, jak już jest grupa, to tam po prostu ludzie naparzają wszystkimi informacjami i dzielą się wszystkim i jest powielanie. Myślę, ale mogę się mylić, to mogło też być moderowane i trochę poblokowane przez LinkedIn, żeby to właśnie nie wyglądało trochę jak na Facebooku, czyli powielanie znowu tych samych treści. No bo na grupach jednak na Facebooku bardzo często jest tak, że jest tam jakiś moderator, a za chwilę się okazuje, że zamiast skorzystać z lubki, żeby wyszukać dany temat, to pisze znowu jedno i to samo i ten temat się ciągle przewija. No to moim zdaniem to jest uzasadnienie do tego, żeby jednak mieć stronę organizacji też i tak. Pewne stałe treści po prostu powinny być na stronie, bo nie trzeba niczego scrollować, żeby coś znaleźć. Tak. Widzę, że tutaj Joanna z Fundacji Mam Dom też nawiązuje kontakty, fajnie. Iza się dowiedziała, że jej profil jest zamknięty. No nie wiedziałem, ja chętnie muszę sprawdzić, czy jest zamknięty, otwarty, czy nie. Szanowny panie, szanowna pani, czy żadne dzień dobry? Nie wiem. Ja szczerze powiedziawszy tego szanowny nie lubię. Czuję się staro, jak ktoś tak do mnie pisze. No, trochę tak. Ale nie wiem, jakie macie doświadczenia z tym? Jak wy używacie? Czy raczej dzień dobry, czy szanowna pani? Ja używam dzień dobry po prostu. Też używam, jakiś taki kontakt. Ja też używam dzień dobry ze względu na to, że to jest też pierwsza rzecz, jaką się przekazuje innej osobie, czy dzwoniąc, czy wchodząc na przykład gdzieś. I takie codzienne. Codzienne. Takie codzienne. Dzień dobry. No to witam, to już mówiliśmy. Szanowny panie, moja żona uwielbia filmy kostiumowe i z tym mi się to trochę kojarzy. Szanowny panie i takie XIX trochę wiek, tak. Troszeczkę tak. Anna napisała, że po latach usychania mojego profilu na LinkedInie postanowiła go ożywić. I teraz jest pytanie, że obawiam się interesowności kontaktów. Skąd wiecie, że posiadacz profilu jest właściwą osobą, by się do niej dobijać, czyli zainteresowanym robieniem interesów na LinkedIn? No powiem tak, no jeżeli chcecie dobić się do jakiejś konkretnej firmy i wyciągnąć, no najczęściej nie oszukujmy się, no piszemy, prosimy o kasę, po prostu o wsparcie naszej inicjatywy, czy naszego projektu, czy po prostu naszego NGO-sa, no to najczęściej uderzacie już do konkretnej osoby, czyli w tym momencie albo dyrektor zarządzający, albo dyrektor finansowy, względnie dyrektor marketingu, albo ktoś z HR-ów. To są, przynajmniej w moim przypadku zawsze to się sprawdzało, to są te najczęściej wykorzystywane grupy, więc jeżeli do którejś z tych osób napiszecie i ona gdzieś tam będzie zainteresowana, czy po prostu odpowie, jeżeli to nie będzie ona, to raczej
przynajmniej tak z mojego doświadczenia było, że w 90, około może nawet 90% przypadków przekazują informacja dalej albo podają już konkretny namiar. Do kogo, z kim rozmawiać. Z kim rozmawiać, więc tego się nie bać. No wiadomo, że ktoś po prostu może powiedzieć, że nie jest zainteresowany i tyle, no ale no cóż, życie. No tak, jest. Inna sprawa, wczoraj miałem okazję mieć taką rozmowę ciekawą, może nawet z tego wyjdzie jakieś spotkanie, jakiś webinar właśnie dotyczące tego, jak w ogóle konstruować ofertę współpracy dla biznesu, bo to jest osobny temat, tak? Bo piszemy do kogoś, to gdzieś tam musimy mieć zamysł, co my de facto chcemy, tak? Czyli, nie wiem, piszemy do kogoś od HR-u, to być może chcemy wolontariat pracowniczy zaproponować. Ale to jest temat na osobny webinar. Ale jednak z biznesem, tak? To fajnie, jak to jest ta zasada win-win, nie? No, tak, oczywiście. No. No bo jednak oferta to oferta. No, to nie jest tak, że oferta jest jednostronna, nie? Że tylko i wyłącznie my byśmy chcieli, ale... Może nawet warto zacząć od tego, co my możemy Wam dać. Dokładnie tak. Czy z widoku administratora nie ma dostępu do wiadomości do strony organizacji? Kurczę, takie bardzo techniczne pytanie, no nie wydaje mi się. W momencie, kiedy ja gdzieś tam założyłem też testowo stronę organizacji, no to wszystkie wiadomości normalnie i mogłem wysyłać jako organizacja. Może się coś zmieniło, najwyżej mnie poprawcie albo sami sprawdźcie na swoim przykładzie, ale można było i to normalnie funkcjonowało i miało się dostęp do tych wiadomości. No, trzeba to sprawdzić. Trochę nam się zeszło, już godzina 20, ale zapowiadałeś wczoraj, że godzina może być słabo. To tak, no godzina to jest zawsze słabo. Mój rekord to jest w ogóle, tylko tak dodam, wiem, że się rozgaduję, ale pojechałem na spotkanie do jednej z firm i tam już bezpośrednio faktycznie z prezesem, samym prezesem firmy podpoznańskiej rozmawiałem i słuchajcie, miałem pół godziny. Siedziałem prawie dwie. Autentycznie siedziałem dwie, pomimo ale to on że też miał na to pozwolił. Spotkanie, on na to pozwolił, mało tego, sam ciągnął za język, no ale wyszły już z tego takie tematy i do dnia dzisiejszego utrzymujemy ten kontakt i to jest właśnie to, co mówiłem, że nie palić tych mostów za sobą i to naprawdę fajne relacje z tego wychodzą, nawet jeżeli rok się ktoś nie odzywa, to nie znaczy, że nie jest dalej zainteresowany, tylko warto to po prostu pielęgnować i odświeżyć, ale to... Tak jak mówię, no pół godziny miało być, wyszło trochę o pogodzie, trochę o modzie, o życiu i nagle wyszły jakieś wspólne tematy, a za chwilę w ogóle się okazało, że wspólni znajomi, no bo jeżeli to jest w tej samej miejscowości, no to często gęsto mimo wszystko tak. Prawdopodobieństwo większe. Prawdopodobieństwo jest większe i tak zeszło. Tu kawka, za chwilę jakiś lunch w zasadzie z tego wyszedł i no bardzo sympatycznie, ale... No tak. Fundraising to relacje. W takim razie życzymy chyba... udanego zdobywania kontaktów, tak? Zdecydowanie. Życzymy Wam skuteczności, przede wszystkim skuteczności i no nie poddawajcie się po prostu. No jeżeli już prowadzicie organizację, a nie oszukujmy się, COVID dał nam chyba wszystkim popalić, albo przynajmniej w większości, no to tylko i wyłącznie do przodu w tym momencie. Tylko do przodu. Dziękuję Wam bardzo. Za chwilę na grupie Fundraiserzy Fani Mani wrzucę prezentację z dzisiejszego spotkania. Jeśli będziecie mieć jakieś dodatkowe pytania albo może pomysły na to, jaką wiedzą, z jakich obszarów możemy się podzielić, jaki webinar, jakiego fachowca zaprosić, to dajcie też znać. Ja tymczasem Wam dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Paweł, za Twój czas, przygotowanie i odwiedziny tutaj. Dzięki. Cześć. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.